Podlaskie. 15-latek zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Policjanci z posterunku policji w Wiźnie, patrolując jedną z miejscowości w gminie Jedwabne, natknęli się na nastolatka, który błąkał się bez wyraźnego celu. Chłopiec wzbudził zainteresowanie funkcjonariuszy. Okazało się, że jest on poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Młody mężczyzna poinformował, że przyjechał do Polski, by odwiedzić swoją babcię. Twierdził, że wyszedł z domu, bo chciał się przewietrzyć. Policjanci odkryli, że chłopiec ukrywa się w Polsce przed austriackim wymiarem sprawiedliwości. Ustalenia policjantów z informatycznej bazy danych wynika, że chłopiec jest poszukiwany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa na terenie Austrii, gdzie na co dzień mieszka. Jak ustalili łomżyńscy policjanci, 15-latek ma do odbycia karę pozbawienia wolności za pobicie, do którego doszło w tym kraju. Policyjna izba dziecka. Chłopiec został zatrzymany przez polską policję, trafił do policyjnej izby dziecka w Białymstoku. O ewentualnej ekstradycji nastolatka do Austrii zadecyduje teraz Sąd Okręgowy w Łomży.